Witam, witam. Mamy sobotę. Jestem w trasie. Pierwszy raz od długiego czasu jadę w sobotę. I dzisiaj mam do przejechania prawie 500 km. Jadę koło miejscowości Gießen. Tam będę robił pauzę weekendową. I w poniedziałek mam rozładunki. Dwa rozładunki. Pierwszy rozładunek mam książki do rozładowania. Drugi rozładunek mam oliwę z oliwek do rozładowania w doktorze Edgarze, czyli w producencie pizzy, można tak to przyjąć. W piątek załadowałem dwa miejsca i rozładowałem jedno miejsce, tak jak tutaj Wam zaraz umieszczę, jak to wyglądało. No i zaraz będzie weekend. Minęły dwa tygodnie nowego roku. Pracy jest średnio. To nie jest tak, że ja stoję, ale nie ma jakiegoś takiego ciśnienia, że jest praca i o, szybko, szybko będzie. Nie, tak jak na początku roku jest to tak spokojnie. Dzisiaj jadę ze zwykłą naczepą, bez sztaplarki. Sztaplarkę odstawiłem na przegląd. Dzisiaj się w styczniu kończy przegląd i musi zostać zrobiony. Jadę z normalną naczepą. Mam już pracę na poniedziałek i na wtorek. We wtorek po południu będę miał rozładunek tego, co załaduję w poniedziałek. I zobaczymy, jak to będzie dalej. W tej chwili zmontuję film z pierwszych dwóch tygodni. Wrzucę go może w poniedziałek, jak będę miał jakiś rozsądny dostęp do internetu, żeby to ładnie wysłać. I życie toczy się dalej. W tej chwili jestem 5 tygodni, nie 5, na 5 tygodni w pracy. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec lutego mam sprawę rozwodową i musiałem to tak poukładać, żeby to się wszystko zgrało, żebym mógł zjechać po prostu na rozprawę i żebym też finansowo się trochę odbił, bo grudniowa wypłata była niewielka, ponieważ byłem w pracy tylko 1,5 tygodnia. W tej chwili jestem w pracy do chyba 4 lutego czy coś takiego. Czy nie, to już będzie 7 luty, coś takiego. Ja przed samą wypłatą zjeżdżam do domu na tydzień i potem jadę do pracy i po prostu później, potem po iluś tam tygodniach wracam na sprawę rozwodową, a potem normalnie 3 na 1, tak jak takiego było, pracuję. Witam, witam. Nowy tydzień, nowe niespodzianki. Jestem w miejscowości Witliś w doktorze Edgarze. Rozładowałem się rano jedno miejsce książki i dojechałem tutaj 200 km. Zobaczymy, jak to długo zajdzie, gdyż według papierów termin mam na 21, a jest 18. Za 3 dni mam termin rozładunku. Zobaczymy, czy oni mnie rozładują, czy nie.
środa rano, wstałem i znaczy wstałem, obudził mnie hałas, lusterko mi upierdzielili, ktoś przejeżdżał i mi urwał lusterko w aucie, lusterko było złożone i na szczęście jest rozwalone tylko dolne, już w firmie zgłosiłem i będziemy wymieniać. Mogę jechać, bo mam górne lusterko, obudowa jest połamana, ale lusterko jest całe. Jest środa rano. Wczoraj rozładowałem to, co ładowałem w poniedziałek. Załadowałem się u mnie na firmie i dzisiaj rano mam rozładunek u klienta. Będę rozładowała okna. O 8 mam być, jest 7. Zaraz będę ruszał.
Witam wszystkich. Jest sobota. Wczoraj nie nagrywałem nic, bo miałem taką robotę przerzutową. Załaduj, rozładuj, przewieź, załaduj, rozładuj, przewieź. Załadowałem się wczoraj na poniedziałek. Jadę do Bremen. A w czwartek, zobaczycie, było to tak, że miałem 5 klientów prywatnych i sobie jeździłem. Tu uliczka, tu coś tam, jedna paletka, tu jedna paletka tam. Skończył się trzeci tydzień mojej pracy i jeszcze nie do domu. Zostaję w pracy na 5 tygodni. Pytacie dlaczego? Dlatego, że jestem w tej chwili w trakcie rozwodu i 24 lutego mam sprawę rozwodową. Więc musiałem sobie to tak poukładać, żeby zjechać w miarę rozsądnie do domu i potem móc pojechać na sprawę. Więc zapraszam do oglądania. Trzeci tydzień w pracy.